Zabierz mnie do... bursztynowego wybrzeża. Ale rzeczywiście. Jesteś gotowy na śmierć? Nie zamierzam dziś umierać. Widziałeś, ilu ich jest? O, Lagwardzisto, zapominasz się. Każdy z nas jest wart przynajmniej 10 orków. Pokonamy ich. Masz rację. Zaczynajmy. Oby tylko reszta wytrzymała. Thank you.
Inos jest z nami! Zwyciężyliśmy! Myślisz, że teraz Archolos będzie bezpieczne? No, przynajmniej na jakiś czas. Skoro spotkali się z silnym oporem, dwa razy zastanawiał się, nim spróbują po raz kolejny. Jeśli chodzi o ciebie, to wiszę ci skrzynkę piwa. Grayson dobrze zrobił, zatrudniając cię. Cieszę się, że przyjdzie mi mieć takiego kompana. A, właśnie. Myślę, że dobrze byłoby, gdybyś poinformował Graysona o tym, co tu zaszło. A ja muszę się napić. Jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń. Ah!
Inos jest z nami! Zwyciężyliśmy! Myślisz, że teraz Archolos będzie bezpieczne? O, przynajmniej na jakiś czas. Skoro spotkali się z silnym oporem, dwa razy zastanowią się, nim spróbują po raz kolejny. Jeśli chodzi o ciebie, to wiszę ci skrzynkę piwa. Grayson dobrze zrobił, zatrudniając cię. Cieszę się, że przyjdzie mi mieć takiego kompana. A, właśnie. Myślę, że dobrze byłoby, gdybyś poinformował Graysona o tym, co tu zaszło. A ja muszę się napić.
Kim jesteś? Nazywam się Marvin i... Co możesz mi powiedzieć o tym miejscu? To jest las. Kogo ciekawego mogę tu spotkać? Przede wszystkim potwory. Słuchaj, tak za bardzo to nie rozumiem, czemu tutaj jesteś i dlaczego mnie o to wszystko pytasz. Jestem tu nowy i chciałem dowiedzieć się nieco o okolicy. Chyba nie jestem najlepszą osobą na przepytki. Sam nie jestem tu długo. Dzięki za rozmowę. Na razie! Teraz cię załatwię.
To on! To Marvin, brać go! To on! Thank you.
Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Sobie łby. Thank you.
To nie jest miasto, ale też jest fajnie. Zobacz, znalazłem to po drodze. Może ci się przyda. Złapię oddech, nim pójdę dalej.
Zabierz mnie do... portu. Ależ oczywiście. Przepraszam. Nie ma... Trzy... Jakie przynosisz wieści? Orkowi przywódcy nie żyją, a my odzyskaliśmy farmę Bermara. Widzisz, mamy wszystko pod kontrolą. Nie ma czego się bać. Pozwolisz, że dokończymy rozmowę później? Muszę omówić pewne sprawy z Marwinem. Inosie, dzięki ci po stokroć. Bałem się, że coś może pójść nie po naszej myśli. Marwinie, w imieniu króla Robara II... Dziękuję ci za wierną służbę. Przyjmij tę nagrodę w złocie, jako skromny wyraz wdzięczności. I pamiętaj, to dopiero początek. Początek? Król niedługo dowie się o tym, co tu zaszło. Muszę zadbać, by otrzymał te informacje w stosowny sposób. Rozumiem, że masz dla mnie kolejne zadanie. Nie, Marwin. Dowiodłeś swojej wartości z nawiązką. Nadszedł czas, bym dotrzymał danego ci słowa. Mój czas na Archolos powoli dobiega końca. Muszę wracać na kontynent. Obiecałem, że wezmę cię ze sobą, ale oferta uległa zmianie. Co proszę? Nie gorączkuj się. Wyruszysz z nami. Gdy dotrzemy do stolicy, zostaniesz wcielony do Gwardii Królewskiej. Zadbam o to, by było to przyjęcie bardzo uroczyste. Być może uda mi się namówić samego króla, żeby nadał ci tytuł. To znacznie więcej niż oczekiwałem. Za to w pełni na to zasłużyłeś. Będę spał znacznie spokojniej, jeśli dołączysz do moich ludzi. Mając więcej takich jak ty w szeregach, bez wątpienia wygramy wojnę. Wiem, że współpraca z poprzednim pracodawcą nie poszła po twojej myśli. Dlatego nie będę czekał na formalności i wręczę ci pancerz gwardzisty już teraz. Noś go z dumą. Kiedy wyruszamy? Gdy tylko Huxley
uwinie się z ostatnią rzeczą, jaką mam tu do załatwienia. Z uwagi na twój konflikt z Volkerem, chciałbym, abyś trzymał głowę nisko i nie prowokował ani jego, ani jego ludzi. Nadszedł czas twojego odpoczynku. Ciesz się życiem, póki to możliwe. Na kontynencie czeka nas dużo pracy. Gdy nadejdzie czas, moi ludzie poinformują cię o konieczności pakowania manatków. No i na koniec, gratuluję, Marvin. Dziękuję, Wasza Ekscelencjo. Przez parę ostatnich dni pracowałeś dla dobra całego Królestwa Myrtany. Wykazałeś się sprytem, odwagą i troską o ojczyznę. Porozmawiam z Volkerem o sprawie twego brata. Wróć do mnie za jakiś czas, a powinienem mieć dla ciebie odpowiedzi. Cholera, co się dzieje? Szukasz Corteza? Właśnie ćwiczy na arenie. Jeśli to pilne, to idź prosto do niego. Pokaż mi swoje towary.
Ej, ty. Hej. Kogo moje oczy widzą? Obiło mi się o uszy, że zrobiłeś niezłą karierę i narobiłeś sobie przy okazji sporo wrogów. W czym może ci pomóc stary, dobry Cortez? Szukasz schronienia? Przyszedłem zaproponować schronienie dla ciebie. Mam dla was warunki kapitulacji od Rodericha. Doskonale wiesz, co ci odpowiem. I twoi pracodawcy także doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Więc podejrzewam, że jesteś tu w zupełnie innym celu. Może darujemy sobie ten bełkot dla skrybów i porozmawiamy jak prawdziwi mężczyźni. Przybyłem tutaj, by złożyć wam wszystkim propozycję kapitulacji. Przychodzisz do naszego obozu, zabijasz naszego kapitana i oczekujesz, że będziemy z tobą rozmawiać? Zastrzelimy cię, zanim się zdążysz ruszyć. Czy chcecie umierać za to miejsce? Jestem mistrzem tej areny i zabiłem Corteza. Teraz ja tu rządzę. Myślisz, że możesz nas zastraszyć? Jesteś tutaj sam. Możesz sobie być i mistrzem całej areny, ale nie jesteś odporny na bełty. Wcześniej mistrzem był Ben. W walce nie miał sobie równego, ale myślisz, że ktoś by za nim poszedł? Siła to nie wszystko. Na wyspie pojawiają się kolejne oddziały orków. Nie jesteście tutaj bezpieczni. Mieliśmy już tu jednego orka. Poradzimy sobie z kolejnym, jeśli będzie trzeba. Znacie mnie i wiecie, że można mi zaufać. Moritz wspomniał, że mu pomogłeś. Większość chłopaków mówiła, że zawsze walczyłeś uczciwie. Dobrze, kilka osób ci ufa, ale to nie znaczy, że nagle się poddamy, bo tak nam powiedziałeś. Powiedzmy, że masz naszą uwagę. Co jest w tej propozycji kapitulacji? Ujdziecie z życiem. Ale za cenę swojej wolności. Zostaniecie zesłani do kolonii górniczej w Korinis, by kopać magiczną rudę dla króla. W zamian za to zostanie wam zapewnione bezpieczeństwo, jedzenie i dach nad głową. Wygląda na to, że nie mamy większego wyboru. Nie pozostało nam już wiele do stracenia, a żaden z nas nie zamierza umierać dla kawałka ziemi. Poddajemy się. Ej, ty.
Kto by pomyślał, że uda ci się zabić Corteza i jednocześnie przekonać te szumowiny do kapitulacji? A to wszystko bez interwencji straży czy gildii. Wygląda na to, że wilk syty i owca cała. Świetna robota, chłopcze. Nic dziwnego, że zaszedłeś tak daleko. Jaki jest dalszy plan? Chyba nie pozostaje nam nic innego, jak posprzątać po tobie. Sprawdzimy to miejsce od góry do dołu. Z pewnością mają ukrytych tutaj sporo kosztowności i innych łupów. Wszystko to musi trafić do miejskiego skarbca. Upewnimy się też, że ci wszyscy przestępcy dotrą bez żadnych przeszkód do miejskich lochów. Jeśli chodzi o ciebie, to możesz wracać do przełożonych, by zdać raport. W mieście czeka na ciebie z pewnością pokaźna nagroda. Dobra robota, Marvin. Żałuj, że nie widziałeś ich zaskoczenia, kiedy weszliśmy im na plecy. Kim jesteś? Nazywam się Winston. Jestem dowódcą oddziału szermierzy w Straży Miejskiej. Masz do mnie jakąś sprawę? Pokaż mi swoje towary. Ej, ty. Chcę potrenować. Bardzo dobrze! Trening czyni mistrza. Nie mogę cię już niczego nauczyć. Jesteś za dobry. Nieźle ci idzie. Nieźle ci idzie. Są na to duże szanse. Chcę potrenować. W takim razie do roboty. Jesteś coraz lepszy. To przecież nic nowego. Hej, pohandlujmy.
Ej, ty. Przystań Łotrów oficjalnie przestała istnieć. Słyszałem o powodzeniu waszej misji w przystani. W tej sytuacji nie jest istotne, jak udało wam się tego dokonać. Najważniejsze, że pozbyliśmy się niepotrzebnej konkurencji na wyspie. A przy okazji wyświadczyliśmy przysługę straży, jak i wysłannikowi królewskiemu. Miejmy nadzieję, że to zapewni nam kilka miesięcy bez żadnych prób konfiskaty naszych okrętów. To jednak nie należy do twoich zmartwień. Wróćmy do tego, co dotyczy ciebie. Twoja praca dla Gildii Kupieckiej Araxos na przestrzeni ostatnich tygodni była nieoceniona. To dzięki poświęceniu twojemu i wielu innych najemników nasza organizacja może przetrwać w tych trudnych czasach. Jako przedstawiciel wszystkich zrzeszonych kupców chciałbym przyznać ci najwyższy możliwy honorowy tytuł protektora Gildii Kupieckiej. Od tego momentu odpowiadasz wyłącznie przede mną. Przyjmij ten podarunek jako symbol twojego statusu. Hej. Chcę odebrać nagrodę za upolowaną bestię. Doskonale. To paskudztwo dostatecznie długo sprawiało już problemy. Trzymaj. Oto twoja nagroda. Doskonale. To paskudztwo dostatecznie długo sprawiało już problemy. Trzymaj. Oto twoja nagroda. Każdemu jest ciężko. Potrzebuję pancerza. Pohandlujmy. Gadaj!